Siemano, tutaj mi Jimmy Gaming jest ze mną dzisiaj, Michał. Siemano. I dzisiaj jest kolejny odcinek z... czego to? Z Silvercraft Mode. Dokładnie. I trochę tu się pozmieniało. Może pokażemy wam co, gdzie i jak. Tak. Pokaż surowce. Tutaj mamy skrzynkę na surowce. Zebraliśmy trochę poza odcinkiem, żeby właśnie nie musielibyście oglądać po raz kolejny, jak kupujemy surowce. Ale tam chyba w poprzednim odcinku pokazywałem trochę, znaczy wrzuciłem kawałek, jak tam kopaliśmy z lupusem. No, lupusa niestety dzisiaj nie ma, bo nie mogliśmy go znaleźć, bo znaczy go nie było, a amatorowi nie chciało się kręcić, więc niestety jesteśmy sami w dwójkę. Tutaj domek to już widzieliście, tam są skrzynie. O, zapytać się może, dlaczego mam 61 level. Ponieważ gdyż znalazłem taki błąd, że miałem te trzy książeczki Fortune, prawda? Które w poprzednim odcinku znalazłem w... jak ten portal się w ogóle nazywa? No, w Dimensial. O właśnie, Dimensial. I kładąc w kowadle ten Kill Off i Fortune, zżera nam 11. Wcześniej zeżarło mi 8, potem 10, a teraz 11 expa. A jak idziemy do enchantu, to mamy taki inny enchant, bo nie wiem, modyfikacja czy coś. To jest better enchant. No właśnie, wkładamy tutaj, znaczy klikamy tutaj, mamy zaznaczone 3 fortune i jak odejmujemy, zwraca nam 24 kosztu, czyli 24 expa więcej mamy. Czyli byśmy, by nam się zwróciło ile? 13. A ten enchant normalnie się robi tak jak normalny enchant, tylko nie wiem, jakaś modyfikacja to robi. Potrzebujemy bookshelfów, żeby właśnie tutaj, na przykład FNS5, Unbreaking i Fortune. Nie, Fortune nie chcemy znać. No to a propos regałów, to może zajmiemy się dzisiaj tą farmą. No możemy. I co to jest? Blutlytic? A ty na czym to masz? Na mieczu czy na kilofie? Na kilofie. Czekaj, zobaczę. O, tutaj faktycznie są jakieś dziwne, ale blut... A, pewnie jedno to jest ten, to jest Silk Touch? Nie wiem, bo to... Ktoś to pewnie jest Silk Touch, a nie, nie wiem. Nie wiem, ale bardzo drogie widzę, że to jest. Tak? No, za no. Trzeci level 48 level widzę. No. Dziwne, dziwne. A wcześniej był Silk Touch i taki ten. No to dziwne, może nie wiem, może czym więcej regałów czy coś, to jakieś nowe się odblokowują. Nie wiem, ale nie mamy regałów żadnych. No ale w sensie, że wiesz, że później, nie? Później jak się dodaje, to się następne odblokowują. No. To może ty się zajmij farmą zwierząt i zwykłą, a ja zrobię jakieś zasilanie w końcu, generator i tak dalej. Dobra, połóż się spać. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zamknęłeś drzwi. Oczywiście. Że nie. Dobra, zamknę. W tej chwili nagrywam w 30 fps. Zawsze nagrywałem w 50, więc może trochę, nie wiem, wydawać się, że klatkuje. I tak wiadomo, że YouTube przyjmuje w 30, ale mnie trochę wygląda, jakby klatkowało. Fajnie. W Minecrafcie mi pisze, że mam 80 fps, a w Action mi pisze, że mam 30. No tak. Fajnie. O, logika. No. Dobra, to ja się zajmuję... Ale ja potrzebuję... Dobra, spoko, ja potrzebuję drewna. Ale może ja pokażę widzom, jak to się robi, co? A no w sumie racja, no dawaj. Gdzieś tu chyba ta była bateria. To daj mi wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Bateria była, mam. Nie, copper cable mam. No, copper cable też by mi się przydał. No to mam. Łap. Co ja chciałem? Drewno. I w dzisiejszym odcinku też chyba pójdziemy do piekła, tak? Pójdziemy do piekła. Ej, to co mi weź pokaż widzom na tym, w receptach, jak się robi, a ja co robię. Okej. Okay. Jak się robią płatki? Tak. Z patyków zapomniałem, jak się robi płatki. I co ty robisz w ogóle? Generator, tak? Generator. Okej. Okay. No bo zepsułem, dobra, nie masz. Ops.
Hops. Zajmujemy się budową płotków, znaczy robieniem płotków, dobra. Czekaj, bo ja miałem ustawiony cheat mode, muszę read saves mode. Jak to było? Generator. Ale normalny, nie? Tak, normalny ten. Czekaj, jak to wyglądało? Ten taki srebrny, Wiem, tylko dokładnie. Generator. Ten piec, okej. Chwilowy lag zawsze mam. Generator. Nie co z generatora, tylko jak generator. Przyjmuję baterię. Może być nie naładowana z tego co widzę. Machine block chyba się robi z bloków wszędzie, tak jak tutaj mamy z bloków żelaza, dobrze mówię? Znaczy trzeba przepalić zwykłe żelazo, to jest takie refinowane żelazo i układasz 8 cuttingu i masz. Aha, no tak, refine, no dobra. I piecyk. Tutaj co mamy? Water mill. Z water millów też można zrobić. A to wiem. Okej, i co w dzisiejszym odcinku też będziemy chcieli zrobić, ale to chyba do piekła będziemy musieli iść, tak? Dobrze mówię? Tak, po Soul Sense. Tak, tak. Będziemy musieli zrobić Soul Forge. No kurde, tak. Okej, i potrzebujemy Corrupted Esencja Corruptu, czyli czegoś... Corrupted. Skorupowanego, czy coś takiego. No, spaczony chyba, czy coś takiego. No właśnie. I potrzebujemy na to Will Dust. Will Dust to powstaje jak przepalimy ten Soul Sense, a połączamy to z Glowstone'em i jest git. I mamy ten właśnie Corrupted ten. Czy masz takiego laga, jak klikasz prawym, żeby zobaczyć co się z tego robi, to też masz takiego chwilowego laga? Jak prawym to tak, bo to jest właśnie musiał się wczytać, bo jest tam kilkanaście stron tych przepisów. Mm-hmm. O, Power Dust. Po co mi to? A właśnie chciałem, żebyś pokazał, że to się robi z takich żelek, takich kryształów i to dosyć do przepalania długo wystarcza. No, ale właśnie mówiłeś mi o tych żelkach, ale o których już żelkach? No, tych co są w skrzyni, właśnie takie Orange Power Crystal. Co? Takie coś, patrz. A, z tego, okej, okay, garniem, wiem. Spoko, no, spoko. Łapaj. No to co, to ja pójdę się zająć tą farmą. No. Płotki, nie tak. O. Zboże muszę wziąć. Ale nie chcę zepsuć farmy. Ogólnie jeszcze nie byliśmy w Netherze i nie wiemy jak tam jest, ale wydaje mi się, że coś tam jest na pewno zmienione. No. A jak widać zrobiłem jeszcze dwa plecaki. Taki dźwięków z gry chyba nie ma. Co jest? Halo? Dźwięki z gry? Halo? Dobra, generator mam, później mi przyjdziesz, pokażesz widzom jak zrobiłem tam taką mini maszynownię. Okej, okay, zrobimy w tej chwili krótkie cięcie, ponieważ nie wiem czy wszystko się dobrze nagrywa i widzimy się za chwilę. Jesteśmy z powrotem, tutaj krówka się na mnie patrzy. Zetnijmy tą trawę. Zbierzemy przy okazji nasiona, na farmę też się przyda. No, ja jeszcze badboxa zrobię. Okej. Okay. Badbox... z czego się robiło? Z żelaza? Nie. Nie, z redstone'a? Tam drewno, aha. Redstone, tam no. Takie tam. Badbox jest potrzebny chyba, żeby zasilać. Znaczy, energię zbiera i zasila inne maszyny. No właśnie. Tutaj ciach. Okej. Okay. Krówki. Krówki, chodźcie. Świnia nie jest zainteresowana. Bo świnia idzie na marchewkę. Tak? No teraz zmienili. Przecież to jest 1.47 stary. Ale nie, marchewki są też. Już ale no tak, no ale co dalej na marchewkę? Znaczy w tej wersji. No bo przecież w tej wersji jest już dodana wędka z marchewką, nie? I to jak się ujeżdża, to ona idzie za marchewką. No. No to na tym samym działa to wrobienie marchewką. Aha. Ja myślałem, że to dopiero w 1.5.1 dali. Nie, już jest.
albo nie, będziemy więcej zboża raczej potrzebowali. To usunę i zboże zasadne. Ups, ups. Dobra, tutaj farma się robi, krówki zagonione i co teraz? A właśnie, gdzie zrobić tę wodę? A, tam. Będę można ją przybliżyć, ale nie chciało mi się, tam wszystkie stały, to nie chciało mi się ten je prowadzić. O, spoczko. Czekaj, gdzie tu mamy obsydian? 10 obsydianów, czekaj, muszę sobie oczyścić eku i idę zrobić portal do tego. Niektórzy się wspaniają i w ogóle nie zbierają obsydianu, a mają portal do tego. Redstone'em i lawą. Znaczy wylewają lawę, później zalewają wodą. Aha. No i tak nam się przydał ten kill of diaksowy, bo i tak potrzebowaliśmy obsydian na ten, na enchant. Na enchant. Ano. A to co to jest, bo znalazłem w poprzednim odcinku. Pokaż. Craft guide. No wyrzuciłem ci. A, no to jest z przepisami. Ale nie craft guide, wyrzuciłem ci. Aha, to czekaj. A co, jak to wyglądało, bo ja mam chwilę głowy, nie? A, tam leży. O, wiesz co, no nie powiem ci, ale to jest chyba jakiś, z tego co mi się wydaje, jakiś chipset do, nie wiem, coś ulepszającego, taki upgrade jakby. Aha, spoko. No nawet to tak wygląda. O. Ja to wsadzę tutaj w prawy górny róg do skrzyni tutaj, obok tego pieca. Potrzebuję platinum, tutaj będziemy mieli platinum, jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Albo czekaj, platinum nam do czegoś będzie potrzebne, bo na razie chyba mamy mało. Do niczego więcej nie. Na pewno? No i nie na razie, jak będzie potrzebne, to się nazbiera. Bo tak to bym sobie z safiru albo z czegoś innego bym zrobił, z rubinu, nie? Kill off. A to może sobie z rubinu zrobić, ale co chcesz, kill off czy co? Kill off. A to możesz. A co, one jakie są? Mniej więcej takie same? Tak, to jest identyczne. A, no to spoko. Crafting. No, sum się. O. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa. Okej. Okay. To co, wybieramy się do Netheru. Zapalniczkę tam miałem, bo jak budowałem domek, to rozsadzałem tam TNT, bo mi się nie chciało kopać. Niestety musiałem usunąć filmik, nie wiem czemu, niby z powodów praw autorskich, ale muzyka tam nie była, była z licencją, więc nie wiem, co tam YouTube, o co YouTube'owi chodziło. Jesteś za sławny i chcieli cię zniszczyć, ho, ho, ho. Tak. Kurde, dwa obsydianu więcej by mi się przydało, tak tą dróżkę bym zrobił, ale możemy zrobić tak. Tutaj portal. Nie. Boże, ja zapomniałem. Okay. Ja zapomniałem, jak się portal robi. Tutaj trzeba jeszcze, tak? Dobrze. No akurat w tym miejscu chciałem robić maszynownię, ale niech ci będzie. No dobra, to mogę nie tu. Tylko te ramy. Nie, to swoje po drugiej stronie. Dobra. Tylko że tam, okej. Okay. Będziemy mieli kawałek obsydianu na chacie. Dobrze mówię? Spoko. Tak, bo tak się robi. Ciach, 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 ciach. O, i laga złapałem. Mhm. Dobra, no co? To ja wbijam do Netheru, a ty tam się baw. No, dawaj. Chwilę, może być lag serwa, bo się będzie tworzył ten Nether, nie? Czekaj, wody sobie. No, mówię. Spoko. Tylko nie padnij. Aha. Bo z tego co wiem, jak kopiesz rudy w Netherze, to pigmenty na ciebie atakują. Lawa zaczyna się lać z sufitu. Mam nadzieję, że nie, bo właśnie tutaj są blisko mnie pigmeny. Tylko, że nic, a nie, wypada coś. Do plecaka mi. Nie, nie idź na mnie, zombie. Kinabar dust. Oj. A nie, zombie mi, na ci pigmenty mnie nie biją, lol. Aha. Ale ogólnie to ja poszedłem po... To... No mów.
Może jest to wyłączone w tym w konfigu. Może, mam nadzieję. Soul Sand przyda mi się. A to co to jest? Masa tego jest. Więc wątpię, żeby to było do czegoś przydatne. No nie wiem, no zależy jak to się nazywa. Sparity Dust. Nie wiem, czy dobrze to czytam. A to ja nawet nie mam pojęcia. Jakbyś znalazł twierdzę, to byś też tam mógł netherlock pozbierać. Luknę do czego to jest od razu. Robi się z tego Teeny Play of Sparaldi Dust. Oj, nie mam pojęcia czego to jest. No ale możesz zebrać. Odrobinę. Sprawdzę. Aha. Do niczego to jest chyba z tego co patrzę. Dobra, nie ma. Aha. Dobra, to sprawdźmy co to. A nie, to wszystko się. Albo nie. Dobra, nieważne. Pozbieram po prostu. O. Ale fajnie, bo tutaj z jednej rzeczy nie tylko to cały czas to samo dropi, tylko coś innego. Ale jak? Bo na przykład dropi z jednej rzeczy, znaczy z jednego bloku dropi ten Sparlight Dust, jak to się tam czyta, i Zinc Dust. Tylko aha, ten Zinc Dust rzadziej i mniej. To może ten Zinc Dust właśnie jest jakiś cenniejszy. No raczej. Dobra. Glowstone jest nam potrzebny i Soul Sand. Glowstone. No. Ty! LOL! Dosłownie kawałek od tego, od teleportu mamy twierdzę. LOL. Jaki fart. Weź tam moje pojka palę. Zara. Idę po Glowstone. A ty wiesz, no, wychodzi z teleportu i widzisz twierdzę, ale żeby przejść przez całą lawę i w ogóle, no to wiesz, trochę zajmie mi to. Ale się zrobi tam, nie wiem, jakąś przejść. No. Idę po Glowstone na razie. Hops, 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 hops. Dobra, no to ten, zbierzmy to. Tam spada? Nie. Okej. Okay. To zbierzmy to szybko. Starczy, bo tam chyba jeden był nam w czymś tak dużo. No, no, no. Glowstone'a nie potrzebuje. Ale w sumie nie, weź więcej też, bo wiesz. Bo dobra, tam. Starczy mi to. Ale fajnie takie platformy stare w powietrzu się wygenerowały. Aha. Fajnie, bo nawet nie trzeba zbytnio dobudowywać, a się przejdzie do tej twierdzy. No. Bo właśnie takie platformy nad lawą są zrobione. Dobra, my jesteś tam pomów, bo na chwilę się wyciszę, bo muszę coś zobaczyć na filmiku. Okej, okay, spoko. No to pomówię sobie o tym, że tutaj gaz do nas strzela, a my idziemy do twierdzy. Twierdza, twierdza, twierdza. Za freestyle'owałbym wam, ale nie umiem. Okej, okay, wbijmy tutaj, poszukajmy Netherwarta. Zimno tu. Zimno tu. Lawa. Lejąca się z sufitu i mamy Netherwart. I Soul Sand też. Hops, 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 hops. Schody sobie weźmy. Tutaj też weźmy schody. Zbierzmy Netherwart. Kurde, miecz mi się zepsuł. Kurde, kurde. Nie będę miał się czym bronić. Czekajcie. Tam są jeszcze netherwarty, z tego co widzę. Tu mamy grzybnie. Żebyście nie mieli tak ciemno, to postawię trochę pochodni. Nie! Nie! No musiałem trafić na niego, no musiałem! Fuck you! O! Co to jest? Lead in God. Fajnie. Mamy lead in goty. Nie wiem do czego one są, ale mamy. Czekajcie, luknę. Luknę, luknę. Luknijmy, co z tego się robi.
pewnie to nie takie jak chodzi. To jakieś wiatraki, to pewnie coś, co zasilane wodą, znaczy wiatrem i wodą chyba. I będzie dawało energię. Nie wiem. Light battery będzie potrzebny. Dobra, to takie bardziej rzeczy ważne dla Puchała niż dla mnie. Może dlaczego, możecie się pytać, dlaczego ten? Dlaczego zbieram, nie czekam aż urosną, żeby więcej, ale po prostu w prawdziwym świecie, w normalnym świecie też to przecież można. Może też rosnąć. Ała, nie, gaście. Dobra, mogłem jednak tego nie odblokowywać. I tym gadaniem teraz się zgubiłem. Tutaj zbieraliśmy te drugie netherwarty, to pójdźmy teraz tu. Tu mamy ścianę. Kurde, dobra, nieważne. Nie powiem do czego się przyzwyczaiłem. Tutaj były to. I tutaj mamy kolejną blokadę. Ojej, ta twierdza zbyt miła nie jest. Tu mamy pigmena, tu mamy. No nie wiem co tu mamy. O, mamy wejście, okej. Okay. Fajnie gdybyśmy znaleźli. Mieli tutaj spawner blazów, bo tak to nie musielibyśmy kolejnej twierdzy szukać, tylko byśmy jedną byśmy mieli już tak blisko. A tak to nie wiadomo gdzie następna będzie. Przebiegnę się, bo. O, mamy Soul Sand. O! Blaze. Czyli tam jest spawner. Czyli mamy, okej, spoko. Albo one się respią chyba. Tego co pamiętam. Kurde. No nie wiem. Zbierzmy szybko ten Soul Sand. Na pewno tyle nam starczy. Tam jest. Au. Tam jest au. Tu mamy Blaze'a. Au, wiedziałem, że dostanę. Dobra, wiecie co? Zblokuje się tak, a dobra, nie. Ups. No nie, tutaj się chyba po prostu on zrespił, bo. Okej, jestem. No spoko. Szukam spawnera Blaze'ów, bo by się na pewno przydał. Bo tak to byśmy nie musieli szukać kolejnej twierdzy. Ale chyba nie mamy. Będę musiał wyżej. Bo one są wysoko, nie? Najczęściej w takich. No znaczy, no jakbyś wyszedł nad twierdzę, to byś zobaczył. Ale ona jest zabudowana, ona jest jakby wygenerowała się w netherraku. A, to lipa. No. Tutaj ja poszedłem. Tutaj do mnie gaz strzela. Pigment do mnie idzie. Nie myślałem. Dobra, no to chodźmy tutaj, bo nie wiem co tu mamy. O, kolejny netherwart? Nie, tutaj byłem. Mam 40 netherwartów. Ej, to jest ta wersja, gdzie netherwart w normalnym świecie rośnie, nie? Tak. Kurde, bardzo mała ta twierdza. Nie, bo to chyba jest tylko odnoga twierdzy, że to nazwę. Nie ma tutaj, nie ma tu spawnera blazów. Trudno, no. Szkoda. To nawet nie pisze tu checkpoint, bo nawet się nie opłaca. Chyba, że. Nie, bo nawet widać, stąd to nie opłaca się. Po prostu ten, tutaj będziemy też mogli przychodzić i szukać szkieletów, nie? A no, bo Witchera by się też przydało ten spawn. Ale z nick dropi ten lead ingot. Aha. On jest tam do jakiejś Elite battery, do jakiegoś motor i do jakiejś wiatraków na wodę i na wiatr chyba. A. Ale nie jestem pewien. Mój angielski tak dobry nie jest. On ty, nie. Czy jest dalej ta twierdza? Czy ja tu już byłem, czy nie? Bo ja się pogubiłem. O, tutaj jest dalej. No, ona jest większa, wydawało mi się tylko. No to lepiej, bo może jeszcze jeden spawner będzie. No. Ale tu już byłem. Jednak byłem. Zostawiłeś sobie waypointa w portalu? Nie, no spoko, wiem gdzie on jest.
czekaj. Budujemy się tutaj. Wejdziemy tutaj. Aha, po schodach bym mógł wejść. Dobra. O, tutaj nie byłem. O. Jej. Przejście dalej. Kolejna część twierdzy. Są blazy chyba. Albo się po prostu same tak zrespiły. Nie, to jak są blazy, to na pewno jest spawner. Nie, bo one się też normalnie respią. Przy twierdzy normalnie się też respią. A, może. Kurde, no szkieleciki, no. Ale dwa są, to raczej już jest spawner. O, jest, jest spawner. O kurde, blazy, dedne od nich. Czekaj, zablokuję, żeby się nie respiły. Ale one i tak się będą respić, bo nie da się zablokować. Fuck. No, ale to ja stąd uciekam. Bo na razie nie mam. Bo właśnie mi się miecz stary skończył. Czekaj, Blaze wezmę. Napiszę kawałek, ale tutaj już znajdziemy. Później jak nazbieramy ten, nazbieramy obsydianu, to z niego się robi też zbroje, miecze i wszystko. I one są najmocniejsze chyba. A no czy przecież taka najmocniejsza rzecz i tak łatwo zdobyć? No nie tak łatwo, bo najpierw musisz mieć diaksy, nie? No przecież mamy. No ale stary, no to na przykład... dobra, nie masz. Nie. A czekaj, też się zobaczę. No bo tak to jakbyś miał normalnie nawet tę najlepszą... Chyba, że no bo patrz, no bo obsydianowy pickaxe wytrzymuje 2500 uderzeń. No. Jest jeszcze obsidian paxel, co to jest wszystko razem wzięte i on wytrzymuje 3000. A zbroja wytrzymuje około 800. Tak więc chyba jest dobre. Czekaj. A nie, dobra, to się trudniej robi. Trudniej, no to jak myślałem. Czekaj, obsidian. Obsidian 2,5. Nie, to najpierw trzeba zrobić obsidian ingot, a ja się robi bardzo krótko. No i jest git. Bo to jakby była tak prosta, to by nawet nie robiłbym tej zbroi na początku. Tyle maszyn trzeba zrobić. To dobrze. Będzie przynajmniej długa seria, mam nadzieję. O, jest jeszcze jakiś obsidian TNT? Wow. Co wybucha obsydianem? Ja. No, nie. Powiesz coś jeszcze? Ja? Nie, ja. Komu? Okej. Wow! Co? Pigman zombie w jakiejś... zbroi. Wow! Wow! Hellbat! Wow! Chyba. Bo wyglądał jak nietoperz i był z piekła. No to chyba Hellbat. A to tak. Zaatakował mnie, ale padł na strzałę. No, zastanawiam się skąd ja mam enchant book na flame. No, się dropło mi stąd tej skrzyni. A. Czekaj. Jak się pisze chestplate? Boże. Past plate, nie. Ha. Chest. Chest. Plate. Okej. Okay. To jest... Glowstone. Zombie ma glowstone. Znaczy, zombie aha. Pigman ma zbroję glowstone. Fajna też jest. Dobra, jest nawet silniejsza od lapisowej. Aha. No, lapisowa to w ogóle. Czekaj, potrzebuję kobylela, żeby tam obudować jakiś portal, żeby gasty tam nie wyłączyły czy coś. Dobra, mam stack i 45 tego. Soul Sender. To rzucimy tu. Przepalę już Soul Senda. Co ja miałem wziąć? Cobblestone. Cobblestone nie mamy. Albo z drewna. Z jednej strony tak drewno w piekle
Ogień, drewno. No, to chyba złe połączenie. Mamy cobblestone? Jest. Nie, ale masz to. Mam. Co to jest? A po co mi to? Nie wiem, bo baw się. Okej. To zrobię trochę więcej. Czerwone jeszcze zrobię. Ale to musiałbyś przepalić, ale w sumie nie, mógłbym tak zwyczajnie. No jak to się robi? 9 potrzeba? Nie wiem. No 9. A jak przepalasz, to jest brick? Blok. To wtedy musisz mieć brickstone i 4 sztabki. Nie, 5 sztabek. Nie, 4, dobrze, 4. Nie, dobra, to normalne. 9 trzeba aż ten, lol. Wow, white dust. Mamy jeszcze Dark Xhorium. Dobrze to czytam, nie? Chyba tak, nie, Psychorium. Psychorium, no. Mamy flint? Może... nie. Nie wiem, czy... Dobra, to zresztą nieważne na razie. Dobra, to ja idę tam obudować jakiś portal. Mam nadzieję, że to wytrzymałe jest. Że nie padnie na hita od tego. Dark Xhorium. Ops. 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 I cobblestone. Jak gówno to wygląda. No ale no nieważne, no może sobie tak wyglądać. Ważne, że jest bezpieczny portal. Nie. To musi być takie pomieszczenie. O. Jesteś w ogóle? Skończył nam się cobblestone. Dobra, zrobimy tak. Nieważne, że to może na rozwalić, ale na razie zróbmy tak. Ważne, żebyśmy mieli zabezpieczenie. Na razie. O. Op. I teraz bierzemy sobie stąd cobblestone. Tutaj wsadzimy wrogi. Aha, tak się zdziwiłem, gdzie mi zniknął jeden ten. Ops, ops. Tu damy ten, tu damy tak, tu damy tak, tu damy tak. I tak. O, właśnie. Nie gaś portalu, nie gaś portalu. Krzycie, nie zgaś portalu. Jest, okej. Teraz potrzebujemy więcej, więcej cobblestone'a. Kością go zajmijmy. Nie bij mnie. Dobra, nieważne. Ale ja mówię do ciebie. Ale nie, nieważne, nieważne. Nie, nie, nie o to mi chodzi. A co się stało? Widzicie? Tą kością orzeł. Oto tą kością. O. Widzicie? Jesteś nekromantą. Tak. Gdzie coś... Dobra, nie, nie, nie będę. Gdzie coś powiedzieć? Nie, bo wiesz, bo ja myślałem, że tak okej, okay, że niby jak krzyknęłem nie bij mnie do kogoś z mojej rodziny, nie? No, wiem, wiem. Zrozumiałem, ale nie. Na nagraniu będzie wszystko. Dokładnie. Bo to chodzi, że byłeś afyky i tak powiedziałem uderzę cię kością za to, nie? I tak uderzyłem cię, a ty nie bij mnie. Tak się zdziwiłem. Wyglądało jakby cię ożył tą kością. Jej.
Kurde, jeszcze nic nie zrobiłem takiego z tymi maszynami. No bo słaby jesteś. Ale już zrobiłem to kilka, widziałeś? O, no, widziałem. A ja, stary, obudowałem portal. Jej. Widzisz? Jestem lepszy od ciebie. Tak naprawdę ty też zbyt dużo w tym odcinku nie zrobiliśmy, ale chyba już musimy kończyć. No. To co, komentujcie, subskrybujcie, tutaj Puchel coś zrobił, nie wiem co. Ja też się z wami czekam, bo później kurde mi powie, że znowu się to. No. I łapka w górę pod filmikiem, tam jest taki kciuk, o, kliknijcie go. I co, no do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Cześć. Cześć.